Kontynuujemy nasz cykl. Nadal jesteśmy na linii Zieliniec-Kiekrz, czyli towarowej obwodnicy Poznania. Właśnie zbliża się pociąg towarowy. Kolejny, już złapany w ciągu ostatniego pół godziny. I kolejny od strony Szczecina lub Piły. Jedzie z prędkością około 70 na godzinę, sądząc po tym, jak się zbliża. A prowadzi go duet ST44 plus SM48 przewoźnika Orlen Coltrans. Sądząc po tym, jakie dźwięki wydaje, musi im być ciężko. Jak widać, M62 1274 plus Tamara, której niestety nie udało mi się odczytać. Jak widać, pędzą w kierunku Poznania Franowa. Wiozą skład beczek. Najprawdopodobniej z ropą naftową. Jest to krótki skład, przez co a mija go kolejny skład, też Orlen Coltransu, z lokomotywą E186. Także załapaliśmy się na mijankę składów na towarowej obwodnicy Poznania. Ten skład jedzie nieco wolniej. Oto i nasza piękna EU43 lub E186, numeru nie widzę, zmierzająca w kierunku Szczecina ze składem najprawdopodobniej Orlen Coltransu. Oto i ona. Zaraz zaprezentuje się na wiadukcie. O, proszę. Proszę spojrzeć, jak pięknie ten skład przelatuje. Coś niesamowitego. Przy takich prędkościach przeznaczenie tej linii do ruchu pasażerskiego wydaje się bardzo rozsądne. Chociaż przede wszystkim spełnia rolę obwodnicy Poznania, którymi jeżdżą pociągi towarowe, ale przebiega przez dosyć duże osiedla ludzkie, czyli przede wszystkim dzielnice Poznania, w związku z czym usytuowanie tutaj kilku przystanków pasażerskich typu Zieliniec, Kozie Głowy, Naramowice, przystanek Morasko, czy też Suchy Las Piątkowo, wydaje się jak najbardziej rozsądne, ze względu na to, że prawdopodobny popyt kształtowałby się na bardzo wysokim poziomie przy odpowiedniej ilości pociągów pasażerskich jadących w kierunku Gniezna, chociaż może i też Gniezna, przede wszystkim Wronek, Krzyża, Piły, Ostrowa Wielkopolskiego, Leszna, Zmąszynka, Gniezna też można podciągnąć, ale raczej przez Wrześnie, już ta relacja jest mocno obcinana, a sama linia mocno lekceważona, a ma spory potencjał. Jak widać, przy samej linii znajduje się sporo osiedli. Choćby wspomniane Kozie Głowy, które widać tam w oddali, o proszę bardzo, całkiem niezłe osiedla. A potencjał tej linii się marnuje ze względu na to, że nasi decydenci nie przewidują uruchomienia tu ruchu pasażerskiego. Szkoda, gdyż jak widać, może nie tutaj, ale choćby na osiedlu Sobieskiego, wielu ludzi z chęcią skorzystałoby z takiej okazji jak pociąg dostępny praktycznie przy samym domu. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegna się Maciej Głowicki. Cała przyjemność po mojej stronie.